Hej, z tej strony Q, a to jest Lineage 2. Lineage 2, siemka pozytywnie, wszystkich witam, witam nowych, witam starych widzów, wyjadaczy i nową, świeżą krew. No i co? Może od początku zaczniemy dzisiaj w odcinku, że ja się pochwalę, że ja jestem bardzo dumny z naszego klanu. Proszę, taki mamy klan, 14 osób w sumie, pomijając, że tutaj jest parę altów, znaczy parę, dwa chyba tylko są, tak? No, dwa tylko. Także można powiedzieć, że 12 osób. No i widzicie, mamy skład, tutaj lider jakiś random, Wilencik, Misiaczek, Spazdamikusik, który mi zajebał Tarbara i muszę jako warrior kurwa teraz biegać z łukiem jak debil, zajebiście, dzięki. Spellrohara, nie umiem tego czytać. Czarodziejka, Alexia Knight, Assassin, tam widzicie. Te podświetlone niki bardziej na biało, to znaczy, że teraz są online. Tutaj widzicie, Alexia jest asasynem online. Tutaj chodzi i asasynuje pewnie tam. Driverka, Elven Mystic na 21. Na 20 już powinien zmienić klasę, ale okej. Krwawy tutaj. Warto zauważyć, że Misiek już jest Silver Ranger, czyli druga klasa po 40. No i Temple Knight, czyli nasz pierwszy oficjalny, wielki, najsilniejszy tank, krwawy, Red Evil, który wszedł i w sumie już od jakiegoś czasu go nie widzę, więc nie wiem, czy on gra wtedy, kiedy mnie nie ma, czy nie wiem. Devast, łucznik, chyba, z tego co pamiętam. Nightmare Beta 2, też łucznik. Vertos, pan Vertos chyba idzie na Blade Dancera, z tego co mówił. Mroczna Dupcia, 12 level, a teraz sobie gra w co innego, pewnie. I krwawy alt cleric buffer, tak? Ja się śmieję, że robi tutaj klanowego boksa, żeby wszyscy mieli pasy do tej postaci i żeby każdy używał na ekspowisku dla buffów. Ale w sumie większość czasu gramy w teamie, a w teamie mamy Damisa, który buffuje, więc jeszcze teraz będzie zmieniał profkę dzisiaj prawdopodobnie, więc już w ogóle będzie ogień. Także tak. No, pochwaliłem wam się klanem. Aha, tu jeszcze zrobiliśmy sobie klan info i patrzcie. Wykupiłem już drugi poziom, klan Fortune, czyli mamy plus 6% do expa jakiegokolwiek, więc zajebiście. Zajebiście, podoba mi się to. Żeby mieć następny poziom, muszę poświęcić moje 1 000 000 SP. A mam tutaj prawie 2 miliony, więc połowę będę musiał wywalić. No i jeszcze musimy stówkę tych. Gdzie ja to mam? O, stówkę Proof of Blood zdobyć. To jest opis, że potrzeba do levelu 5. Potrzeba do 3, 4 i 5 niestety. Do trzeciego, żeby zrobić, musimy mieć 100 takich. Mamy 2, jak widać. Jakieś tam zrzutki ludzie porobili. Na razie to jest mało, na razie nas nie stać jeszcze na to. Bo taki jeden proof sprzedają po około 50k, więc policzcie. No a tak poza tym to co, widzicie, mamy 39 poziom. Tutaj już mam Mark of Trust, Mark of Duelist i Mark of Challenger. Mam wszystkie marki, wszystkie odznaki, jak jakiś kurwa Ash Ketchup. I co? No i mogę sobie ten. Mogę? Tylko zmienić klasę, jak dobiję te pół levela, nie? Tylko pół. Chłopaki by pewnie powiedzieli, idź na Raid Bossa, będzie fiku miku, od razu 41 wskoczy. A ja kurwa nie lubię na Raid Bossach expić, nie wiem, jakoś się nauczyłem expić na tym. Tu mamy sprzęcik. Mamy tutaj secik, udało mi się wyhaczyć. Jeszcze tylko hełm jakiś kupię randomowy z C, może kiedyś. Bo hełmu chyba do tego nie ma. A przynajmniej nie będę specjalnie kupował, bo to jest zbroja, której się nie da kupić w normalnej armorowni. I to trzeba wykuć albo kupić od innego gracza, ewentualnie wydropić z mobów, które około 50 levela dropią, więc to trochę nie dla nas warunki. No i co? I tutaj widzicie, jest plated leather gloves. To jest lekki, jak wiecie, gladiator ma gladiator wojownik ma skille na ciężkie i lekkie. Więc na razie będę chodził w C-gradach, stwierdziłem, że i tak w większości gramy w teamie, więc nie będzie trzeba, żebym każdego moba tankował. Więc wiecie, easy, nie?
A poza tym, widzicie, to daje mi aż 4 stręża. Nie dość, że będę miał podstawowy autoatak mocniejszy, to jeszcze moje skille gladiatora będą mocniejsze, bo one się opierają na strężu. To jeszcze będę miał większą szansę na krytyczne uderzenia z moich skilli, bo to też zależy nie od dexa, a od stręża. W moim przypadku przynajmniej. Także zajebiście. Chociaż w większości przypadków chyba tak jest. No mniejsza z tym. No, także zajebiście. Tu mam jakieś ADN 5 milionków. Tu mam tylko tyle, bo ostatnio miałem tyle, że kurwa myślałem, że pół serwera kupię, ale wydałem dużo rzeczy na różne, wydałem dużo hajsu na różne pierdoły, ciekawe, dziwne i tak dalej. Także no, jeśli chodzi o tą zbroję, to wiecie jaka to jest, ale na razie nie będę ubierał, będzie tutaj oficjalnie ją ubiorę, jak już będę gladiatorem. No i tu mamy Stormbringery, no takie średni tier, jeśli chodzi o zajebistość z C-grade'ów, ale nie chciałem inwestować jakichś kokosów w C, bo trzeba będzie inwestować kokosy w B. To jakieś śmieć. Za parę dni mi się skończą te takie początkowe te. Więc ten. No i dobra, niespodzianka. Niespodzianka pozytywni. Robimy sobie enchant. Dropło mi 4, a za to jest marny hajs, więc bawimy się. Dropnął mi enchant. Tu mamy Manticore Skin Boots. No i co? One są setowe, więc jak one mi się rozpierdolą, to będzie mi bardzo smutno. Kurwa, jak jestem głupi. Dobra, o co chodzi, jeśli ktoś nie wie. Zenchantowałem sobie te buty do plus 3. Do plus 3 można enchantować wszystko, to wtedy jest bezpiecznie. Kiedy próbujemy już robić na plus 4, wtedy jest szansa, że się rozpierdolą w drobny mak. Także próbujemy. O, proszę bardzo. Jak się nie uda... I tam się rozpierdzieli w kryształy. Lecimy z tym. Czemu mi się nie zenchantowało? Może nie mogę mieć na sobie? Lecimy z tym. No dawaj, okej. Okay. Dlaczego tego nie mogę enchantować? Coś się zesrało. Czekajcie, ja chyba muszę zrobić kurwa jakiś restart tego L2. Dobra, jesteśmy z powrotem. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga, wkładamy buty, start, pyk. Jechane, plus 4! Wyszło! Woohoo! Woohoo! Yeah! 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 Krwawy. Krwawy pyta, kiedy odcinek z L2? Właśnie nagrywam. Dobra, lecimy. Może pogadamy sobie dzisiaj troszkę o tych. O zbrojach, co? Może będzie nudno, a może będzie ciekawie. Nie wiem, jeśli lubicie teorię, no to może być ciekawie, a jeśli nie, no to... Możecie ominąć odcinek. Zerknijmy sobie. Jakby ktoś nie wiedział. Czy coś, teges, tam teges, nie? W różnych weapons shopach, czy tam czasem jest osobno też... armor shopach są bronie i zbroje do wykupienia, tak? Można kupywać, sprzedawać tam do NPC i od NPC i tak dalej. No i ogółem to chodzi o to, że one są do degrade'ów. Są tam powiedzmy top D bronie, ale też są do złożenia, które są lepsze niż top D. Więc można powiedzieć, że są top D ogólnie D i top D sklepowe. I tam można kupić te top D sklepowe, wiadomo. Ale jeśli chodzi o C, nawet najgorsze C, to ich już w sklepie nie ma normalnie za adenę, za hajs, tak? Za golda. Trzeba wtedy wejść tutaj. Proszę bardzo, mamy Luxury Shopa, ja tutaj zasłaniam. Luxury Shop jest. No i wbijamy tutaj. I mamy Galadriciego i jego żonę Aleksandrię. No i co? No tutaj jest taka głupia pomyłka. You can now purchase weapons with Adena. Galaducci? Bullshit! Zmienili to w nowszych wersjach Lineage'a. W klasiku tego nie zmienili. W klasiku wróciło to do tego, jak było klasycznie, czyli trzeba kupować za kryształy, ale zapomnieli zmienić to jedno zdanie.
Więc dajemy kupowanie. No i tutaj mamy bronię, tak? Mamy Flamberga, który jest mieczem two-handowym, chyba takim najsłabszym C. Mamy Stormbringera, który jest takim słabym C. Mamy Two-Handa, który jest już trochę silniejszym C, takim można nazwać go top C sklepowym, ale jest też lepszy do złożenia. Sword of Delusion też jest, powiedzmy, top C sklepowym, ale jest lepszy do złożenia, których ja będę potrzebował aż dwa, bo z tych lepszych są zajebiste duale B-grade'owe, więc kurwa jeszcze będę miał trochę kombinacji. Mamy tutaj Axa, który jest słaby i mamy Axa, który jest silny, top C sklepowy tak zwany. No tutaj mamy staffy, wiadomo, no analogicznie ze wszystkim tak jest, tak? Daggery, jakieś tam kastrety, fisty, łuki, no i ten, i włócznie, tak? Halabardy. Także... No, a armor mamy... Ciężki, bardzo słaby armor z chaina, co w ogóle tego to ja w życiu nie nosiłem. Jakiś tam set ma, bo zwiększa PDF-a for daggers. Co? Mam większy def na daggery? Serio? A plus tarcza do tego jeszcze większe życie. No, nigdy w życiu to z tym nie nosiłem i uważam to za jedną z najbrzydszych zbroi ever. Compound armor. W tym biegałem, to była moja pierwsza zbroja C w życiu. O ile się nie mylę, to teraz biega z tym chyba Wilent też. No i co? Po prostu zwiększa nam wagę. A jeśli mam do tego tarczę, to zwiększa nam jeszcze magiczny defense. Całkiem spoko zbroja. Nie są to jakieś bonusy, które wiecie, są jakimś game changerem czy coś, że wam nagle będzie się inaczej grać i zmienia całkowicie gameplay. No ale no spoko. No tu jest Reinforced Mithril Shield. Chyba shit. No chyba najgorsza zbroja C, jeśli chodzi o lekkie. Tam niby te uniki plus 4 daje, nie? No ale... No nie wiem. No niby fajnie, bo w sumie uników nigdy za wiele, zwłaszcza jak jesteś kimś, kto jest, specjalizuje się w lekkich zbrojach, to z założenia masz dużo uników, plus jeszcze te uniki. No zawsze, no wiecie, no grosz do grosza będzie uniki. Mamy Thece, która moim zdaniem jest jedną z ładniejszych C, jeśli chodzi o lekkie. No i ona, jeśli trzy... zauważcie, że tutaj wszędzie trzeba mieć po 3 pisy, widzicie? Tcheca na przykład ma 2. Mamy tu jeszcze z tchecy nic? Coś? Nie, nic nie mamy. No, patrzcie. Tutaj jest niby Reinforced Mithril Shield. Tutaj są Reinforced Mithril Gloves, ale one się nie zaliczają do setu. Tutaj do setu potrzeba Mithril Boots, których nie można kupić tutaj w sklepie. To jest ten minus. To jest ten minus tutaj właśnie, że niby sobie kupimy zbroję, ale kurde, trzeba mieć ten. Trzeba jeszcze coś złożyć albo kupić na rynku od innych graczy, żeby mieć rzeczywiście set. To jest ten ból, że trzeba kurde, wiecie, wszyscy, którzy mają jakieś hikikomori albo są jakieś aspołeczni, no to kurde, sorry, no ale trzeba będzie się odezwać do kogoś i coś tam ten. Chyba, że po prostu na rynku zobaczycie i kupujecie. Także no, Tcheca też potrzebuje butów, więc trzeba buty tam zrobić i mamy trochę więcej PDF-a. No te 5% PDF-a dla kogoś, kto nosi lighta, to nie jest dużo, no ale zawsze coś, tak? Mamy Karmiana. Ten set biorą wszyscy magowie, którym zależy na casting speedzie, bo to aż 15% więcej casting speedu. A jeśli na przykład mamy walkę mag kontra mag, no to bardziej się liczy casting speed niż pierdolnięcie, bo na przykład jeden drugiemu może dać jakiegoś silence'a, albo jakieś inne bajery, no i wiecie. A przynajmniej na wyższych levelach tak jest. Co z tego, że masz jebnięcie, jak to będziesz kastował pół godziny, prawda? Dlatego na przykład taki SPS z swoich czasów, czyli elf, jasny elf czarodziej, był jednym z najmocniejszych, ponieważ miał tak szybkie casting speedy, że wszystkich mógł, wiecie, pyk. Był bardzo mocny, kurde. Nie wiem jak teraz jest, bo się już nie interesuję magami. Demons Tunic. Ona zwiększa inta. Zmniejsza Vita, nie pamiętam dokładnie co to dawało. Nawet max HP zmniejsza, sadomaso. Ale zwiększa Inta, Int jest odpowiedzialny za damage magiczny też, więc... Przy tym mamy jebnięcie, ale casting speed jest gorszy niż z Karmianem. No, no i tutaj mamy jakieś buty, compound boots, chain boots. No niby fajnie wszystko, Teges, ale widzicie, tutaj trzeba mieć chain hood.
A tu trzeba mieć kompot helmet. Czyli niby te są do zestawu, ale wcale nie liczą setu. Tutaj jest tym to samo. Mamy słabszą tarczę, trochę lepszą tarczę. Oczywiście top C tarcza jest do złożenia. No i tu mamy biżuterię, która w zupełności powinna wystarczyć do backgrade'ów. Także no, tak to wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie armory. Trochę wam tu poopowiadałem. Mam nadzieję, że wam się to, nie wiem, przyda, jeśli czegoś nie wiedzieliście. Zaznaczam jeszcze, że na przykład, że to jest tak, przypominam, bo już mówiłem o tym. Od 20 mamy D-grade'y. Od 40 mamy C-grade'y. Czyli brakuje mi pół poziomu, żeby ubrać się jak prawdziwy gladiator, powiedzmy. Od 52 mamy B-grade'y. To się wydaje, że to tylko 12 poziomów i to będzie easy peasy szybciutko, tak? Ale to jednak, wiecie, no te levele skakują coraz wolniej, więc... No. I potem dopiero na 61 poziomie możemy A-grade'y nosić, ale A-grade'y aktualnie w tej chwili to jest kosmos, więc nawet się nad nimi nie zastanawiam. Także no, tak to wygląda. A teraz wam pokażę mniej więcej może jak ja spędzam dzień ostatnio. Bierzemy teleport do Hardwings Academy. Powiedzmy, że nawet się tu opłaca walczyć. Nie porównywałem wszystkich miejscówek do expienia. Ale ta miejscówka jest bardzo fajna. Kiedyś bardzo, bardzo lubiłem na niej expić, jak jeszcze tam pierwszy raz grałem na tym serwerze polskim, co wam opowiadałem. Nie raz, nie dwa, nie 15 więcej. No i co? Dlaczego ja tu lubiłem expić? W ogóle tutaj są zajebiste moby. Jedne z moich ulubionych. Pokażę wam, jak one wyglądają. One wyglądają, jakby się urwały z jakiegoś Silent Hilla. Zobaczcie na to. Widzicie? Tak. Tutaj jakieś pręty pobijane, jakieś śruby, chuj wie co to jest. Tu jakieś rozprute i zszyte plecy. Nie wiem, czy oni mu kręgosłup wyciągali, czy what the fuck. Potem tak, ręce ma tutaj wtegowane w to coś. Tutaj widzicie. Potem ma tak, w zębach trzyma jakiś drewniany taki ten. Trzymadełko. I ogółem ma topór na tym. I on tym toporem walczy. On sobie tak musi machać tą głową i toporem napierdzielać, nie? W ogóle cały jest pocięty, jakiś porąbany. Zajebisty jest. Zajebisty jest. Super mobek, naprawdę. To mi się bardzo podoba. No i co? I bijemy. Łucznikiem, kurwa. I tak to wygląda. Tak teraz leveluję. Bo Damis mi zajebał topór. Pożyczyłem chłopakowi, a on już tam musiał czmychnąć. A potem jeszcze narzeka, że jakie te questy są chujowe. No są chujowe, no ale każdy miał chujowe questy. Nie ma postaci, którą byś powiedział, że o kurwa, ale te questy na drugą klasę są przyjemne i sympatyczne. Także no. A drugą stroną, z drugim tematem, jaki chciałem dzisiaj poruszyć, tak na szybko może, znaczy na szybko, na krótko bardziej, bez pośpiechu, ale to nie jest jakiś super długi temat, to jest ten event, który teraz wjechał. Jeśli ktoś chce, myśli nad rozpoczęciem gry, to rozpoczynajcie już dziś, już teraz, zaraz, ściągajcie, grajcie i zbierajcie śnieżki. Jedną pieprzoną śnieżkę można sprzedać za ponad 200 tysięcy adeny. Czajcie to? 200 tysięcy adeny. Dlatego troszkę sądzę, że to jest chujowe, moim zdaniem. Wilent się z tym zgodzi nawet jeszcze bardziej. Ponieważ Wilent robił jakieś nocki, farmił ostro, zbierał tego golda, bo sobie składał duale i w ogóle, wiecie, starał się chłopak. Było widać, że tam... Wiecie, ciśnie ostro, żeby się czegoś dorobić. Ja też można powiedzieć, że robiłem swoje. Nie zdradzę oczywiście, co robiłem. Bo przecież, jak powiem wszystkim, jak się zarabia hajsy grube, to wtedy moje źródełko uschnie, tak? No w każdym razie, no może nie grube, no ale coś tam się da zarobić. Można powiedzieć, że też trochę godzin przeznaczyłem na to, żeby trochę golda uzyskać. A teraz się okazuje, że wystarczy jebane moby bić. Z randomowych mobów wypada po prostu randomowo śnieżka, którą sobie możemy sprzedać. I na przykład 5 śnieżek i już mamy ponad milion hajsu, no kurwa.
Myśmy... Podejrzewam, że jedna osoba ze Śnieżkami, która farmiła pierwszy dzień eventu, zarobiła więcej niż tutaj nasza ekipa, którą gramy razem od samego początku tutaj, nie wiem, od ilu, 2 tygodni tutaj gramy? Czy coś takiego? Także kurwa, moim zdaniem ten event strasznie tutaj namieszał, strasznie zepsuł jakby równowagę. I tak dalej, nie? Takie, no nie wiem, zjebane to było. Mam nadzieję, że ten event długo nie będzie trwał. Znaczy, wiecie, plus jest taki, że można zarobić, nie? No i oczywiście korzystamy z tego. Ale wiecie, tam... Ja słyszałem w sercu Petera, jak coś w nim pękło. Kiedy on przez 2 tygodnie, no life'i, żeby coś tam zdobyć. A tu nagle gościu na 20 którymś, który gra 2 dni, linkuje mu, nie wiem, miecz, na który się zarabiało przez kurwa tydzień. To ja wiem, że to jest bolesne. To jest tak jak w niektórych grach, kiedy wiecie, gramy coś, powiedzmy, można powiedzieć nawet MMO, tak w WoWie jest w sumie, co patcha. Że wychodzi patch, dają jakieś tam, wiecie, wychodzi dodatek, wszyscy levelują, starają się, bo level nie idzie, znaczy no, w WoWie zawsze idzie szybko level, no ale powiedzmy, że tak to, tak w normie WoWa idzie powoli, o, według standardów WoWowych, idzie w miarę wolno, potem jak już zdobędziemy ten max level, no to powiedzmy, musimy zbierać armor, tak? No to ciężko, idziemy na insty zwykłe, idziemy na insty heroiki, potem w końcu na mityki nam się udaje dochodzić i tak dalej. Na rajdy próbujemy dojść, żeby tam się uzbroić i takie tam pierdoły, nie? A potem za 3-4 miesiące wchodzi patch, który daje nowe rajdy i nowe jakieś tam instancje, nowe sprzęty, nowy poziom sprzętu, że mamy jeszcze lepsze zbroje i tak dalej. No i spoko, no wiadomo, normalna kolej rzeczy, tak? Wychodzi coś nowego, także już nie jesteśmy tacy zajebiści, musimy expić, znowu zbierać rzeczy, żeby znowu nadgonić ten content i znowu być najwyżej w contencie. Ale oprócz tego w WoWie wprowadzają mega ułatwienia już dla tych wcześniejszych, którzy dopiero wchodzą, którzy zaczynają. Czyli powiedzmy, że wyszedł patch, albo 2 już patche w przód, a my dopiero zaczynamy expić ten max level. No to kurwa, to idzie nam to w chuj lepiej, w chuj łatwiej. Obrzucają nas zbroją z lewej i z prawej strony, kurde, żebyśmy tylko mieli jakieś super lepsze rzeczy. Żeby było, wiecie, bardzo łatwo nadgonić i nadrobić tą przepaść między nami, jak zaczynamy, a tymi graczami, którzy już są wyżej. No i wiadomo, to jest w miarę normalne, tak? Bo jak ktoś nie grał, to dla nich jest zajebiste, no bo... No wiadomo, nie? Nadrobimy szybko i możemy się bawić z innymi. Ale za to z drugiej strony, jak patrzymy na tych innych, którzy się starali wcześniej, wypruwali sobie kurwa flaki, żeby to wszystko zdobywać, a teraz te wszystkie nuby nowe dostają sobie kurde to wszystko za pół darmo. No to wiecie jak to boli kurde, jak się myśli tak, że kurwa kiedyś to było, kiedyś to ja musiałem to i to i to robić, a teraz tylko pyk i już masz. Co to kurwa za gówno, nie? Także no nie wiem, czy jest jakieś takie dobre rozwiązanie na to. No bo wiecie, jak ktoś gra non-stop, no to wiadomo, należy mu się, żeby był lepszy niż ci, którzy przychodzą casualowo i nagle są zajebiści. Ale z drugiej strony, jak ktoś przyjdzie casualowo pograć, to też, żeby się dobrze bawić, powinien w miarę być na takim poziomie, wiecie, przyzwoitym względem tych wszystkich koksów. A nie na jakimś takim kurwa lamerskim, że nikt go nie chce w ogóle w teamie. No i wiecie, to ciężko znaleźć jakiś złoty środek na to. Znaczy takie mega no life'y, którzy na przykład mieszkają w WoWie non stop. Oni mają wyjebane, bo oni naprawdę są tak do przodu, że żadne tam pomagajki ci tam nie pomogą za bardzo, żeby ich dogonić. Po prostu też musisz grać kurwa i grać całe życie.
Ale wiecie mi o co mi chodzi. Nie chodzi mi o takich pro gamerów, którzy żyją z tego na przykład, tylko chodzi mi o takich tryharderów bardziej, którzy się starają, zarywają godziny na tym i tak dalej, a potem widzą jakiegoś Kowalskiego, który gra tylko w niedzielę i kurwa nagle ma połowę rzeczy co on już od razu na wstępie, nie? To jest akurat smutne. To jest smutne, dlatego nie wiem. WoWa przestałem na razie grać, bo jest kurwa nudny, jakiś taki mi się wydaje, nie wiem. Może jakby cała ekipa zaczęła znowu WoWa grać, to może bym wrócił tam trochę pobiegać. Ale po pierwsze, tak jak mówię, jest nudnawy aktualnie, bo tam w sumie, nie wiem, no nie ma nic dla mnie nowego, co bym mógł robić, nie? Dlatego ważne jest to, żeby w teamie robić, bo wtedy przynajmniej jest wesoło, jak chce tam pogadacie, coś tam porobicie, jest jakaś beka i tak dalej. No ale tak to nie. To jest pierwszy problem z WoWem, a drugi problem z WoWem to nigdy nie wiem kurwa kim grać. Zawsze uwielbiałem Huntera, zawsze uwielbiałem Rogala, no i zawsze miałem problem z tym, kogo mam wybrać. Raz gram tym, raz gram tym. Obydwóch tam mam chyba na max levelu. Chociaż nie, Hunterem mi chyba brakuje dwóch levelów. No ale no, wiecie, tak to jest. No w tym dodatku teraz grałem Rogalem o wiele więcej, a w poprzednim non-stop Hunterem, więc tak różnie jest. I to też mnie wkurwia, bo... Zamiast zrobić dojebaną klasę, która definitywnie by mi się spodobała, to zrobili Huntera bardzo fajnego, który trochę ma zjebane parę rzeczy, i zrobili Rogala bardzo fajnego, który trochę ma zjebane parę rzeczy. No i kurwa, to wtedy zależy od tego, jak na to patrzę, i zależy od humoru i od wszystkiego, od jakiego, jaki mam dzień, kurwa. Taką klasę bym sobie wybrał. A ja nie lubię dwoma klasami naraz grać. Ja lubię jednego mieć maina, na którym się skupię i wtedy się, wiecie, cieszę, że o, tu se to zdobyłem, tutaj to mam i tak dalej. Nie lubię kilku postaci naraz prowadzić. No. Nie, ja się przywiązuję do postaci. Mi jest ciężko, kurde, w ogóle zmieniać klasę. Dlatego jakbym miał jeszcze kompletnie kimś innym grać, to by było ciężko. Dlatego gramy sobie w Lineage'a. Tutaj w ogóle mi nie zależy na levelu, no może oprócz dzisiaj. Dzisiaj mi zależy, żeby zrobić level, bo chciałbym już się ubrać jak gladiator i być tym pieprzonym gladiatorem. No ale tak ogółem to w ogóle nie patrzę na level, nie patrzę na hajs. Trochę jak starałem się zarobić, no to patrzyłem na hajs, bo chciałem tym gamoniom coś tam kupić, pomóc i tak dalej. A teraz jak wyszły śnieżki, to kurwa w sumie nikt nie potrzebuje pomocy, więc... Spoko. Przynajmniej nie muszę się martwić, że ten nie będzie czegoś miał i ten. Także no. Chociaż tyle dobrze, że to zawsze jakiś plus z tymi śnieżkami, prawda? I to w sumie chyba tyle. Znaczy chciałem jeszcze jeden temacik tam wam coś rzucić, fajnego, pokazać, ale to może w następnym odcinku. No, w następnym odcinku jeszcze pewnie nie będę miał 40, więc... Więc jeszcze będziemy się gadać o czymś innym. Kurwa, ile raz go nie trafiasz? Właśnie, warto jeszcze, bo widziałem, że chłopaki mieli z tym problemy. Nie wiem, czy się już nauczyli, czy nie, ale zapominali, że można sobie, widzicie, zawsze domyślnie mamy tak mobka. Możemy sobie tu rozwinąć rzecz i mamy jego rasę, humanoid, tak? Ja tu na przykład na gladiatorze mam Detect Insect Weakness, czyli włączam sobie to i na 10 minut mam plus 5 damage'a, plus 5%, jeśli bije insekty, czyli jakieś mrówki, tam jakieś pająki i inne pierdoły, nie? Jakieś, kurde, pszczoły i takie tam pierdoły. Takie robactwo. Ogólnie rzecz ujmując. Swoją drogą chciałem się pożalić, bo to mi daje tylko 5%, kurwa. A normalnie kiedyś dawało po 15 albo 20 nawet. Albo nawet więcej, nie pamiętam, ale dużo dawało. I to było smutne, bo gladiator miał zajebiste dipsy dzięki temu na prawie wszystkich tych, bo on potem miał jeszcze na smoki, na jakieś konstrukty, na gigantów, na prawie każdą rasę miał jakieś tam ten weaknessy zajebiste włączone, więc to było zajebiste, kurde. A teraz, no teraz też na wiele klas tam potem będę zdobywał, no ale co, 5%? No kurwa, ja tego prawie nie odczuję. Trochę smutek. No ale cóż, no. Za to inne fajne rzeczy dodali do gladiatora, więc powiedzmy, że jakoś tam się pogodzę z tym. Poza tym gram w teamie przeważnie, więc w kupie siła, tak? No. Także w przyszłym odcinku sobie poruszymy temat rajdów i pokażę wam materiał z naszego pierwszego klanowego rajdu.
który nawet nie, nie miał być rajdem. Mieliśmy iść tylko expić na pewną miejscówkę. Zauważyliśmy raid bossa i jakoś tak poszło fajnie, ale to opowiem w przyszłym odcinku. No a co? Dzisiaj sobie pogadaliśmy o tych śnieżkach, jak zima zaskoczyła graczy, że tak powiem, w marcu. No i co? No i pogadaliśmy o zbrojach, trochę wam potłumaczyłem, także nowi gracze powinni coś tam z tego wynieść odcinka, a starzy pewnie się wynudzili. Także pozdrawiam i tych, i tych. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oczywiście, a jeśli nie, to zostawcie też łapkę w górę dla zachęty. I nie wiem, no, dajcie znać w komentarzach na przykład, jak wy wspominacie questy na drugą profesję, albo gdzie expiliście na tym właśnie levelu, żeby wbić 40. Chętnie poczytam, bo lubię, jak się tak współdzielimy naszymi doświadczeniami i wspomnieniami z Lineage'a. To jest coś pięknego po prostu. No i tyle. Trzymajcie się.